Aby zagrać bliżej kosza. A to jest właśnie jego granie przeciwko Szenkowi, to jest właśnie problem Szenka, czyli te rozmiary. Ale teraz trójka. Zagrał fantastycznie indywidualnie za trzy. Jakub Szenk, no i gesty mają tu pobudzić widownię chyba. To są takie te małe właśnie wojenki. Jak w Hydrotraku są młodsi, ale ciągle 36-letni trener wśród tych najmłodszych na pewno. Szenk przeciwko do Markasowi. Mocna zasłona od Szalicza. Sam kończy to. Jakub Szenk i trafia. Cudowna. Wiecie, to też jest to błąd. Jakub Szenk minął teraz Łączyńskiego. Ależ jest szybki. Żadnej pomocy w obronie nie było. Lepszy. No, wszystkie chwyty dozwolone. To akurat Kanadyjczyk, no ale prawa amerykańskie obowiązują. Jeszcze raz! Jakub Szenk, jak on widzi boisko. No i wylansował tu Kacpra Borowskiego w tej końcówce. Koniec kwarty, 15 punktów przewagi. Krzysztof Król prawie wszedł na boisko, żeby fetować te zagrania jego zespołu. Tak, akcje to jest jedna sprawa, ale jak głęboko spojrzał w oczy Klasenowi, ten miał jeszcze półtorej sekundy, żeby coś zrobić. No, spójrzmy raz jeszcze. Świetne odczytanie tego ruchu obrony. No i skacze tu Kalif i został przelobowany.